To jest film, który on jest o tyle wartościowy, że on nie jest zrobiony w sposób prymitywny. To znaczy, że on pokazuje tylko jedną, jedyną ścieżkę. On pokazuje tezę, wydaje się, najbardziej prawdopodobną. Czyli, że to nie było tak, że nastąpiło zabójstwo, że Barbara Blida, nie wiem, nie chcąc być później osobą, która będzie gdzieś zeznawała przed sądem, chciała po prostu popełnić samobójstwo i w ten sposób uniknąć jakichś dla siebie gorszych scenariuszy. Ona padła ofiarą atmosfery, o której się dzisiaj zapomina. Atmosfery, która była w Polsce pod rządami PiS-u, gdzie zasadę domniemania niewinności zastąpiła zasada domniemania winy. Ówczesny szef ABW, dzisiaj radny Sejmiku Wojewódzkiego, popierany przez Zbigniewa Ziobrę w tej kampanii, i jego zastępca, wyjątkowo czarna postać, jak wynika z tego filmu, dzisiaj robią dobrą minę do złej gry i robią z siebie niewiniątkę.